Witam, pokażę Wam dzisiaj grę Goblety od Fox Games. To takie kółko i krzyżyk do kwadratu, to znaczy na podstawowych zasadach kółka i krzyżyk producenci wymyślili coś bardziej skomplikowanego i bardzo strategicznego. Tak wygląda gra, pokażę Wam, co tam jest w środku. A w środku takie dwukolorowe pionki. Mamy też takie elementy, dzięki którym utworzymy planszę kółka i krzyżyka. O, czekajcie. O, i mamy torebkę potem, żeby te wszystkie pionki schować, więc pudełko nie będzie nam potrzebne. Gra będzie zajmowała mniej miejsca w pokoju. Poczekajcie, powyjmuję. O, sporo mamy. Mamy jeszcze oczywiście instrukcję. Cała brygada. Właśnie, niech sobie chłopaki stoją. Układamy z tych czterech elementów po prostu planszę do gry kółka i krzyżyk. Ups. No i mamy stabilną planszę do gry kółka i krzyżyk. Jeden zawodnik ma niebieskie figurki, drugi pomarańczowe. Te są takie rezerwowe, też je mogę otworzyć, ale czuję, że aż w tylu ruchach nie rozegram tej partii. No i pokażę Wam przykładową partię. Zasady kółka i krzyżyk są zapewne Wam znane. Trzeba tak układać swoje pionki, aby w którymś z linii pionowych, poziomych lub ukośnych zebrać grupę trzech zawodników. Zobaczymy przykładową rozgrywkę. Oczywiście najpierw gra jeden gracz, potem gra drugi gracz, potem znowu ja, potem konkurent. No i teraz mogę zagrać ja. I najciekawsze jest to, że mogę zakryć pionek przeciwnika, to znaczy albo mogę dołożyć teraz pionek swój do gry, albo zrobić coś takiego. I to jest mój ruch. No i słuchajcie, gramy dalej. Proszę bardzo. No i wygrywam, bo mam trzy figurki w linii. Problem polega na tym, w tej rozgrywce strategicznej, no, że trzeba kombinować małymi i dużymi pionkami. Czasem warto być maluchem, czasem warto mieć takiego dużego zawodnika i czasami możemy złapać się na tym, że na przykład będziemy chcieli przenieść swój pionek, odkryjemy, a w środku jest pionek przeciwnika i kończy się to tym, że to przeciwnik wygrywa, bo zapomnieliśmy, że wcześniej zrobiliśmy coś takiego. Gra bardzo dowcipna, sympatyczna. Myślę, że i pięciolatki, od pięciu lat dzieci świetnie sobie z tym poradzą, ale i rozgrywka dla dorosłych będzie pasjonująca. No i jest to rozgrywka strategiczna, naprawdę trzeba wykombinować, przypomyśleć o tym, w jaki sposób się ruszyć, co zrobić, pamiętać, czy pod spodem na przykład nie kryje się jakiś taki maluszek, którego wcześniej tutaj ten duży zawodnik zjadł. No i jak to zrobić, żeby w tej rozgrywce wygrać? Grać można wiele razy, no a potem po prostu rozłożyć planszę, zabrać całą grupę przyjaciół ze sobą do woreczka. To jest super, ja bardzo lubię, jak gry mają takie alternatywne patenty na przechowywanie, bo po prostu zajmują mniej miejsca na półce, ile można tych gier znowu trzymać. O, zobaczcie. No i oczywiście chowamy instrukcję. Myślę, że zasady dodatkowe też możecie sobie wprowadzić, różne stopnie utrudnienia. Życzę wesołej zabawy i rozwijania umiejętności planowania strategicznego. Pozdrawiam.